Spodziewałem się, że ten dwulicowy gad coś takiego wywinie. Zajmę się nim osobiście. Tymczasem fortuna uśmiechnęła się do nas. Kiedy szczur miotał się na oślep po swoich ziemiach, niczym pozbawiony głowy kurczak, mały oddział wkradł się do jego zamku i opanował siedzibę Duke'a Depusa. Szczur musi teraz atakować własny dom. Chciałbym, abyś udał się tam i objął dowództwo nad garnizonem strzegącym zamku. Dlaczego wcześniej się tym nie zająłeś? Głupia świnio. Nikt mnie o to nie prosił. Rebelianci już tyle razy łatwo pobili Depusa, że z powodu tego mięczaka... Co się spieprzyła tekstura? My będziemy wyglądali na słabe uszy. To pilnuj więc, aby tym razem powinęła się im noga. Albo głowa. Idę rozbić parę łbów. A teraz historia świnki. Plotka głosi, że kiedy wieprz się urodził, był tak odrażający, że rodzice porzucili go na ulicy. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, pewne jest, że w młodości wieprz przystał do bandy wędrownych rabusiów napadających na wioski i mniejsze miasta w kraju. Będąc najmłodszym członkiem tej hałastery łotrów, wieprz przez większość czasu chodził głodny. Kiedy jednak opanował z grubsza podstawy taktyki wojskowej, bandyci szybko wybrali go na swego herszta. Wówczas wieprz wprowadził obyczaj, że jako wódz ma prawo pierwszy ucztować do woli i przebierać wśród łupów. Od tamtego czasu stale boryka się z nadwagą. Naprawdę bardzo przydatne infotaktyczne. Obroń zamek szczura przed atakami dawnego właściciela. Zamek jest źle zbudowany, dlatego będziesz musiał go wzmocnić. Radziłbym pomyśleć o dokończeniu kopania fosy. Mamy wspaniałą okazję, aby raz na zawsze skończyć z jednym z tyranów. A to lecimy. Czy mamy jakieś podpowiedzi? Murowane wieże dadzą twoim oddziałom dodatkową przewagę w wysokości. Fajnie. Lecimy. Teraz wysyłamy ich do kopania fosy, ale... Pytanie, z której strony przyjdzie wojsko? Zakładam, że całkowicie z dołu, stąd. Dobra. Robimy ten sam motyw, co zwykle. Oj, nie wiem, czy to będzie miało sens. No, zatem będą tutaj... Dobra. Mamy bezsensownych włóczników. Co mamy w chu... Ło, dużo jedzenia. Zamek jest naprawdę bardzo źle zbudowany. O, wieża, zapomniałem. Pyk. Pyk. Wejście. Tak. To jest Uż cały nasz plan. Idziemy ruszamy tutaj. Natychmiast. Wszyscy. Wszyscy łucznicy idą tam. Okej, okay, dobra. Czego potrzebuję? Czy ja mam targowisko? Czy ja mam targ? Targ jest potrzebny i to bardzo. O, jest targowisko. Targowisko walimy gdzieś z tyłu, żeby nic tam się nie stało. I tu jest duży błąd konstrukcyjny, kolejny duży błąd konstrukcyjny, fajnie. To jest w ogóle jedna wielka kupa gówna. Ale dobra. Kupujemy łuki. Nakurzamy. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Oh yeah. Dobra, trochę przyspieszę. Jakieś polecenia? Już nakurzamy tam zmierzamy. Stąd będą wszystko mogli sobie spokojnie ostrzeliwać. Czekamy potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ta fasa jest tak skrótsza, mało przydatna, ale dobra. Wyeliminuj wszystkich wrogów. Spoko. Zaraz będzie trzeba pomyśleć o zdobywaniu drewna. Naprawdę to jest źle pomyślane. Okej, okay, będę starał się jak najmniej zużyć, jak najwięcej zdobyć. Zboże. Raz, dwa, trzy. Ech.
usunąć, żeby móc postawić to. Oczywiście. Może być stanowczo za mało. Okej. Dobra, tu. Myk, dużo żarcia. Żarcie to podstawa naszej gospodarki. Dlaczego? Ja nie będę starał się tutaj teraz robić łuczników czy cokolwiek, bo czekamy to na rozkazy. Najmniej sensowny ruch, jaki mogę zrobić. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, jakieś polecenia? Chodzi o to. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra. Dokąd idziemy? Zawsze gotowy. Dokąd tym razem? Czy ja mogę wanuć fosę koło moich wieżyczek? Powiedz tylko, wystarczy już ta głębokość? Kurzajcie. Muszę odzyskać mój zamek w wieprzu. Potrzebuję pomocy. Zamknij się. Wysłałem tam oddział zbrojny. Obejmij nad nim dowództwo, a wesprół cię w walce. O właśnie, mogę przecież wywalić te ucznie. Nie potrzebuję ich. Okej. Jak tam za... Nasze zapasy żywności kurczą się. Wojska pieprza atakują. Dobra. Mamy wojska. Strzały do boku. O fuck, nie zauważyłem tego. Nawet nie specjalnie się przejął. Obrońcy zamku trzymali się dzień. Bardzo brawo. Świetnie, naprawdę cieszę się. Wiadomość od szczura. Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój. Kupi tchórzu. Okej, czy ja bym to ogólnie chyba zakopał fusa. Aha, to mogę sobie zrobić. Czy mogę pokazać, kurwa? Nie mogę. Ja pierdzie. Okej. Nasze zapasy żywności kurczą się. Tak, tu jest problem. Ale powoli go zaczynam rozwiązywać. Nie będę więcej ludzi robił. To nie ma sensu. Potrzebujemy faktycznie bez zmian, mój panie. Kasy. Mogę sprzedawać. To jest też jakaś opcja, ale to jest słaba opcja. Włócznie, sprzedaj. Naprawione. Okej. No to teraz mogę spokojnie sprzedać. Zarewno niekoniecznie. Nie masz wystarczającej ilości złota. No nie. Czekamy na nam nowych rekrutów. Łucznicy w gotowości. Czy ktoś mi to zginął? Nie. Służą bardzo dobrze. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam broni, sir. Bardzo się cieszę, że moje jednostki nie były aż tak głupie, żeby nie atakować tych inżynierów.
Będę musiał następnym razem dla pewności. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Dobrze, jest okej, okay. W końcu pracują. Okej, okay. Mogę doprowadzić jeszcze jednego. Teraz mogę zwiększyć trochę. Stan skarbca bez zmian. Przyrost naszych pieniążków. Podatki są troszeczkę za wysokie. Nie, wydajcie się. Lud czci twoją osobę. Stan skarbca bez zmian. Wszystko wywalam z rąk. Wiadomość od ser długoręgnie. Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte. Świetnie, zajebisty. Naprawdę, kurde, Wiszu, jesteś naprawdę świetny. Koleś, stary. Nakurzasz, jesteś mistrz. Tutaj, dobra, mówiłem tak szczerze, że no niewiele będę wchodził w rozwój w tej mapie, bo to nie ma sensu. Zamek jest tak źle zrobiony, że musiałbym tutaj przynajmniej zrobić przejście, żeby tutaj cały czas był transport. Mi się nie chce w to bawić. Dlatego stała dobra taktyka jest. Dobra, powstała. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Jakieś polecenia? Potrzeba nam broni, sir. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Tak? Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. To nie jest dużo. Jest bardzo mało. Jezu. Nie czuję jakichś dużych strat. Drewno to jest kiepski zarobek. Sprzedaj, to jest kiepski zarobek. Chleb. 20 chlebów. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Warto. W chwili obecnej warto. No. Jeszcze trochę. Okej, okay. Spoko. Czekamy na rozkaz. Trzeba nam nowych rekrutów, sir. Panie. Czemu to nie mogło wejść? Już tam zmierzamy. Jak to, kurwa? Co jest? Jakieś polecenia? Aha. Czekamy na rozkaz. Aha. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Aha. Potrzeba nam nowych rekrutów. Pewnie. Cieszę się również. Potrzeba nam nowych rekrutów. Trzeba nam broni, sir. Dobra, no to lecimy. Ruszamy natychmiast. Tak, chcę po prostu zmniejszyć. Łucznicy w gotowości. Tak, wchodzimy. Jest okejka. Dokąd idziemy? Wy będziecie bronić po prostu tutaj, no. Co macie innego do roboty? No to jest właśnie głupie, że krzaczorów nie można zakopać. To jest głupie. O, jeżeli chodzi o szczura, to jest najgłupszy możliwy zamek, jaki kurde można było zbudować. Kwadrat. No bo prostokąt, jak to woli. Dobra, kurde, wyobraźni w chuj. Okay. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ojeju! Mój łuk będzie ci służył. Dobra. Zaraz będzie główny atak. Przyspieszamy. Chyba co, już i tak nic nie kupię. Ewentualnie będę się w zamku bronił. Tak, no dobra, sprzedajemy wszystko. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tak, tak, tak. I okejka. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ja wiem. Potrzeba złota. No nie gada. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia szczura wkrótce stanie u naszych bram. Luzuj, poślady. Tracimy trochę pieniędzy. Aha. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Aha. Potrzeba nam nowych rekrutów. Czekamy potrzeba na broni, dobra. Sir. Panie. Wchodzicie tutaj i bronicie, tak? A co mam innego zrobić? Na wszelki nagram sobie. Zapisywanie. Czekamy. W
Wiadomość od szczura. Ty nierozważny prostaku, z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście. Jakiś końca. Teraz spowalniamy na szybko. Spadówka. Wszyscy inżynierowie padli? No nie gadaj. Czekamy na rozkaz. Zabijcie go. I znowu, kurde, wszyscy mają postawę z dupy. Okej. Okay. Tak, woli przypomnienia. Okej, okay, dziękuję. Zaczęło się oblężenie i połowa nie żyje! Bardzo się cieszę. Łucznicy w gotowości! Czemu się nie da tego coś zrobiło? Dobra, koniec gry, dziękuję. Odpadliśmy ataki wroga. To było easy fun. I co? Koniec. Nie błagam! Błagaj ile chcesz, głupia świnio. Szczurze. Zwycięstwo! Nieważne. Straciłem tego 5%. Tak dużo. Co, dwie jednostki mi padły? God damn it! Jestem niepocieszony. Kiedy szczur wpadł w boju pod ciosami zadanymi przez twoich ludzi, gapie zakrzyknęli z radości. Może iskierka nadziei dla kraju jeszcze się tli. No i odzyskaliśmy wszystkie ziemie. Teraz czas na węża. Tego gościa nie lubiłem ze względu na cały swój charakter. Ale serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach z serii Stronghold Twierdza. I raczkujcie ze mną. Buja!